Z olsztyńskiego czy warmińsko-mazurskiego punktu widzenia igrzyska w Meksyku nie były zbyt bogate w wydarzenia. Mieliśmy troje olimpijczyków. Byli to Stanisław Zduńczyk w turnieju siatkówki, Antoni Paciński, jeździec, i Urszula Styranka, lekkoatletka. Stanisław Zduńczyk był znakomitym siatkarzem AZS-u Olsztyn. Grał w tej drużynie w latach od roku 1957, nie zmieniając w ogóle barw klubowych, i był pierwszym AZS-iakiem, który trafił do kadry narodowej. Wtedy akademicy szli w górę ligowej hierarchii, niebawem mieli zdominować rozgrywki krajowe i na przemian z Resowią zdobywać tytuły mistrzowskie. W sumie olsztynianie zdobyli tych tytułów 3, a poszczególni zawodnicy coraz częściej trafiali do reprezentacji Polski. Zespół siatkarski w Meksyku zajął niezłe 5. miejsce, choć uczucie niedosytu pozostało, bowiem niektórzy liczyli na medal. Antoni Paciński w zawodach hipicznych był w 4. dziesiątce konkursu indywidualnego. Drużynowo Polacy zajęli 11. miejsce, więc nie ma się czym specjalnie chwalić. Ale trzeba przyznać, że ekipa jeźdźców miała trudności aklimatyzacyjne, miała kłopoty z transportem koni. Było wiele też obiektywnych przeszkód, by tam wypaść lepiej. Urszula Styranka w Polsce owszem zdobywała medale w biegach indywidualnych, ale na arenie międzynarodowej liczyła się przede wszystkim w sztafecie. A tutaj polska sztafeta też nie błysnęła i w efekcie te wyniki olsztyńskich lekkoatletów nie były nadzwyczajne. Natomiast reprezentacja Polski odnosiła sukcesy, kolejne złote medale, na najwyższym stopniu podium. Po raz drugi z rzędu stanęli między innymi Waldemar Baszanowski, Jerzy Kulej, złoty medal zdobyła Irena Szewińska. Było jeszcze kilka najwyższych laurów, ale mnie osobiście igrzyska w Meksyku zapamiętałem je z uwagi na niesamowite rekordy. Złożyły się na to dwie główne przyczyny. Po raz pierwszy lekkoatleci wystartowali na nawierzchni tartanowej, która okazała się zbawienna. Jej elastyczność spowodowała, że w biegach padały fantastyczne rezultaty. Na 100, 200, 400 metrów padły pewne bariery, na 100 metrów 9,9, na 200 poniżej 20 sekund, na 400 metrów poniżej 44 sekund, jeśli chodzi o konkurencje męskie, ale wszystkich zaćmił wynik skoczka w dal Bimona. 8 metrów 90 centymetrów, fantastyczny rekord świata, który pobił aż o 55 cm. Długo trwały pomiary tego skoku. Przez pół godziny nikt nie mógł uwierzyć, że ktoś może skoczyć tak daleko. Sprawdzano taśmę, czy jest prawidłowa. Sprawdzano wiele innych szczegółów, aż wreszcie po 25 minutach ogłoszono oficjalny rezultat, który na długie lata pozostał rekordem świata. Także w tym przypadku Meksyk nakreślił nowy etap w rozwoju lekkiej atletyki i bieżnia tartanowa była już standardem. Nikt nie chciał startować na żużlu, bo nie miał szans zbliżyć się nawet do tych fantastycznych rezultatów. Polityka odgrywała też już coraz większą rolę w sporcie. W Meksyku oddzielnie wystartowały reprezentacje Niemiec, NRD i RFN. Były też duże rozruchy przed rozpoczęciem igrzysk. Społeczeństwo meksykańskie nie chciało się pogodzić z faktem, że ich kraj podjął się organizacji tak gigantycznej imprezy kosztującej tyle, skoro w kraju jest taka bieda i taka nędza. Ale wszystko udało się opanować i te rewelacyjne wyniki zaćmiły wszystkie takie niepowodzenia.